Dziś zapraszam Was w bajkowy świat psiego patrolu z przepisem na cake popsy. U mnie znajdziecie dwie wersje, takie bez masy cukrowej i wydruku, ale też odsyłam Was do filmu z Minecraftem, gdzie pokazuję, jak takie małe dekoracje zrobić. Tymczasem my zabierzemy się tutaj już za przygotowanie samych popsów. I tutaj ciasto ja tym razem wzięłam dyniowe, wcześniej dosyć drobno pokruszyłam w malakserze, a następnie podprażone i wystudzone orzechy też zmieliłam dosyć drobno, dodałam do ciasta. Całość wymieszałam, a następnie dodaję sobie jeszcze pastę z orzechów laskowych. I tutaj jej nie żałuję, ona jest przepyszna. Dodatkowo dodaję białą czekoladę i całość zagniatam już ręcznie do uzyskania takiego dosyć klejącego ciasta. Tutaj musicie też tą konsystencję wyczuć, ponieważ jeżeli ciasto będzie za suche, to podczas kulania będzie nam się kruszyć, a jeżeli będzie zbyt klejące, zbyt dużo będzie tych wszystkich mokrych składników, to ciężko będzie nam później je oderwać od rąk. Więc tutaj też musimy wyczuć tą konsystencję. Kiedy ciasto jest już klejące, takie fajne, elastyczne, plastyczne, odmierzam sobie kawałki o wadze około 23, maksymalnie 26 gram. To jest taka optymalna waga, żeby później je sobie zjeść, jak już będą obtoczone czekoladą. I kiedy mam już podzielone ciasto, każdą z tych części kulam sobie ręcznie w takie jak najdokładniejsze, najładniejsze kulki, ponieważ każdą nierówność później po oblaniu czekoladą dalej będzie widać. I kiedy już będę miała wszystkie kulki uformowane, układam je sobie na deskę wyłożoną papierem do pieczenia i następnie biorę się za maczanie patyczków w czekoladzie. Każdy patyczek maczam sobie w czekoladzie na około 1 cm wysokości i od razu wbijam w moje kuleczki. Staram się tutaj nie deformować tych kształtów, też dlatego właśnie ta konsystencja jest tak bardzo ważna, ponieważ jeżeli będzie zbyt miękka, to podczas wbijania one nam się zdeformują i będziemy musieli je od nowa troszeczkę poprawiać. I tutaj każdy po kolei patyczek wbijam sobie w mojego popsa. A następnie, kiedy wszystkie będą już z patyczkami, wkładam na pół godziny do zamrażarki. Jeżeli nie chcecie do zamrażarki, to możecie włożyć na godzinę do lodówki. Po tym czasie każdego cake popsa maczam sobie w mojej czekoladzie, którą rozpuściłam z odrobiną oleju rzepakowego. Dzięki temu później łatwiej się oblewa i też ta czekolada nie oblepia tak bardzo grubo tego popsa. To jest taka idealna konsystencja, ale tutaj też musicie to wyczuć. Kiedy nadmiar czekolady spłynie, posypuję sobie od góry na jeszcze klejącą warstwę czekolady trochę posiekanych orzechów laskowych i następnie takie gotowe cake popsy układam właśnie na desce z papierem do pieczenia. Już do lodówki, czekam aż ta czekolada zastygnie. Kiedy moje cake popsy będą już gotowe, zamykam je sobie w pojemniku i do tygodnia przechowuję w lodówce. I w ten oto sposób nasze pyszne cake popsy o smaku orzecha laskowego są już gotowe. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.